Każde dziecko to dar, a te są darem wyjątkowym. Wcześniaki. Światowy Dzień Maluchów, które na świecie pojawiły się zbyt szybko. To święto obchodzone rokrocznie w listopadzie. Cel to zwiększenie świadomości o przedwczesnych porodach i problemach urodzonych tak dzieci. Nieodłącznie kojarzy się ze skarpetkami na sznurku oraz fioletowym oświetleniem. O małych wojownikach i tych, dzięki którym żyją. Karolina Komada. Tymon 13 grudnia skończy 1,5 roku. Urodził się w 32 tygodniu ciąży. Pani Agnieszka miała sepsę, dlatego lekarze zdecydowali się zakończyć ciążę. Nasze ciało jako matek powinno być tą bezpieczną oazą, a to przez moją chorobę tak się to skończyło. Więc najpierw takie poczucie winy, głównie związane z tym były emocje. No i strach, bo tam ten początek był trudny, nie? Potem się zastanawiali, czy on też sam choruje, czy to tylko ode mnie jest, ale miał antybiotyki na początek. Płucko mu pękło, czyli miał odmę od sztucznego aparatury. Poza tym czekało go długie i niełatwe leczenie, jak w przypadku innych wcześniaków. Niedojrzałość płuc, niedojrzałość nerek, niedojrzałość jelit. Tu wszystko jest niedojrzałe i nie pracuje w 100% tak jak u noworodka donoszonego. Natomiast bezpośrednio po porodzie najważniejsze jest zabezpieczenie takich funkcji życiowych, które są niezbędne do przeżycia, czyli oddechu i krążenia. I oddech jest największym problemem tych skrajnie małych wcześniaków. One potrzebują niejednokrotnie wsparcia z respiratora i zastąpienia ich oddechu oddechem sztucznym. I mimo, że w końcu czasem dopiero po kilku miesiącach narządy zaczynają prawidłowo funkcjonować i dziecko jest gotowe na opuszczenie szpitala, to na tym leczenie się nie kończy. Przekonali się o tym rodzice 2-letniego Kuby, który urodził się w 28 tygodniu ciąży. Przed każdym jednym wejściem do gabinetu towarzyszył nam stres, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie diagnoza, prawda? Bo to również byliśmy poddani badaniom genetycznym, czy gdzieś Kuba nie jest, po prostu gdzieś nie ma jakiegoś genu uszkodzonego. Byliśmy poddani tutaj kardiologom, przede wszystkim byliśmy psychologom. Kuba miał wzmożone napięcie mięśniowe, że też do dzisiaj jeszcze jeździmy na rehabilitację. Jak mówi pan Marek, cały proces leczenia jest stresujący, dlatego też oprócz sprzętu i wyszkolonych specjalistów w szpitalach czeka pomoc dla rodziców. Mamy zatrudnioną na oddziale panią psycholog, która również współpracuje z rodzicami. Przez ten czas z nimi trudny przechodzi. Mówią o emocjach, o zachowaniach, o strachu, o lęku, niepewności. Tematów jest ogrom, ale to wspiera rodziców w tych trudach pobytu ich dzieci na oddziale. Intensywne ratowanie noworodków urodzonych przedwcześnie zaczyna się po skończonych pełnych 23 tygodniach. Obchody Dnia Wcześniaka w Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu to nie tylko zwiększenie świadomości o przedwczesnych porodach, to też spotkanie z rodzicami, którzy pokonali już tę krętą drogę.